Witajcie, ja jestem Matus, witajcie w trzecim odcinku z gry Watch Dogs. Udało mi się, jak obiecywałem, znaleźć inną wersję niż wspomniany Speedrow. I to, co mi się udało znaleźć, to mniejsze zło Razor 1911 bodajże. Ale wszyscy na niego mówią ogółem Razor, bo on taki ma ogólnik. I ten gościu, czy ta firma po prostu... ogółem, no tak szczerze, torrentuje gry, jak to ujmę. I znalazłem taki plik ten... i wgrałem i widziałem na to, że jest okej. I zrobiłem oczywiście update sterowników i mi, zgadnijcie, podskoczyło 20 FPS-ów. Że sobie ustawiłem, żeby było na wysokich ustawieniach tekstury i żeby było na wysokim TR-em, wiesz, wiecie, to prawie ważne. W końcu jedna osa mnie ogląda, ale zawsze mówię o liczbie mnogiej, nie wiem czemu, ale tak się przyzwyczaiłem. I zaobserwowałem, że być może to wersja polska też miała wpływ na to, bo jak odpaliłem też tutaj polską wersję, bo też była, to też się coś cięło. A jak zrobiłem na angielską, to było ok. Może niepotrzebnie usuwałem tamtą wersję, ale no cóż, już za późno. Jakoś przeżyję, mam nadzieję. No jest po angielsku, ale innej opcji nie mam, niestety. Jakoś przeżyjecie, no w końcu tam. I tak nie musicie tego czytać. I'm the driver. Fuck, man, what took you so long? You got a car, this thing's shot to hell. No. My rule's your car. That's the job. All right, well, come on, man, let's go. I tak szczerze, to te sterowniki, które pobrałem, są specjalnie dla Watch Dogsa podobno. Więc ze Skyrimem czy BF-em to mi nie polepszy z sytuacji, powiedzmy. What the shit? Eddie's dead. I left him back there. Oh man, the cops came out of nowhere. This is bad. Just follow the route and keep an eye on it. The cops are still searching. Your route's gonna get us killed. Ucieczka przed policją. Trochę jak Most Wanted czuję, ale chyba ogarnę to. Czyli mam czekać, ukrywać się i ogółem... uciekać. Najbardziej się tego helikoptera boję. Jest blokada, dużo ryzykuję, ale dobra. Stick to the back alleys, garages, keep out of sight. If you see me kill the engine and cut the lights, you keep quiet. Nawet dobrze pomyśleli z tymi garażami. Understand? Yeah, yeah. Okay. Shit. My hands won't stop shaking. You ever seen a guy shot in the guts before? Too many. No i... udało się, teraz zostaną ostatnia część misji. Myślałem, że będzie gorzej, ale... aż kusi, żeby te kół wcisnąć, ale nie. Bo serio, tak na widoku są te kurze, aż się je wcisnąć, tylko mam paranoję. Jak widzę, to chcę wcisnąć, żeby było boom. Bo wiecie, kliknę kół, będzie wypadek. Potem policja przyjedzie i będzie po mnie. What the fuck? That's Lucky Quinn. Why is the club boss meeting us? He's not meeting us. Meeting you. No właśnie, spotyka się z tobą. Nie ma to jak bezpośredniość. Someone new. I swear, I don't know what happened. There wasn't supposed to be anybody. I mean, it's a computer plant, right? Ale ma złote zęby, dziadek, ja twierdzielę. Czy mam wrażenie, że on mu zaraz przewali w mordę? I got it, at least, right? That's what matters. It is indeed.
that matters most is how the world turns. Not much room for fuck-ups. Oh, I get that, Mr. Quinn. I do. It wasn't my fuck-up, though. It wasn't. Coś się wydarzy, coś się stanie. Kong? On trochę mi jak Pak wygląda z BF4. Get a chance to talk to your mama? All your friends? Your girl? No, sir. I was in a hurry. That's good. Very good. Stoi tyłem, nie podoba mi się to. Aha. Shit. Ostrze w ręku, normalnie asasyn. No, ale kiedy on to ostrze wyjął w ogóle? Nawet nie wiem kiedy. A, w lasce schował. Skubaniec, no. Tell your employer I'll call again. If ever I need another delivery. Czyli ogółem pomogliśmy mu uciec, ale w zamian za to pozwoliliśmy mu szybko zginąć. Trochę nie tego się spodziewałem po tej grze. Ale chociaż my uszliśmy z życiem. Lucky fucking Quinn. He runs the Chicago South Club. These assholes have been preying on Chicago since before I was born. I could have done the city a huge favor if I put one between his eyes. And this is exactly what I've been trying to stay away from. It always comes back hard. That can't happen again. Hey, how'd it go? You finished that job yet? You thought I'd be okay working for the fucking club? A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Relax. Listen, I can hook you up with my guy. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if I'll take them. Give him my name. Who says no to extra cash, right? Oh, and since you asked, Maurice is doing just fine in his new home. No to chodzi wiadomo o te umiejętności hakerskie, czy tam ulepszenia. Nie wiem, czy to jest mi w ogóle potrzebne. Raczej nie. No dawajcie questa, proszę. Raz 3 punkty do rozdania, okej. Okay. Trochę tak głupio zaczynać, wiecie, od nowa wszystko. I've got something for you. We need to meet. Ale to z nim nie ma wyjścia. What, face to face? Should I look for a guy in a mask? No mask. Just follow my signal. I thought you never wanted to meet. I don't. But we need to meet. Otwórz swój świat. Ciekawa nazwa nawet. Bad Boy. A ja już się przekonałem, że to jest niby kobieta, więc... Czego więcej mogę chcieć? Several members of the Chicago South Club were arrested following the police raid of a popular sports bar in Brandon Docks. No names have been released, but the raid is already being criticized by watchdog groups for ignoring the organization's reputed leader, entrepreneur Dermot Lucky Quinn. Już znaleźli ciało, no szybcy są. Parę minut im to zajęło. Thank you.
hired Bad Boy before, and he's always protected his identity. That's how DedSec works. Now he wants to meet. That's unusual. All right, I'm gonna try and shake him off his game. Let's see what he's up to. Bad Boy 17. Boże, jakie to niki ludzie wymyślają. Bad Boy. What? Bad Boy 17. Trochę do pedofili skazuje. Albo gejowska przynajmniej. Bad Boy 17? No ja właśnie spodziewałem, że to jest on. You don't look 17. Do I look like a bad boy? No, you look like a wild card. I hope I don't frighten you. What, do you have a reason to frighten me? Now you're being paranoid. Am I? Someone is fucking with my life. Threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Listen. I need to trust you, Clara. I wouldn't trust me if I were you. But here's a reason to listen. The text message you sent me, I know where to find him. Yeah, well, we don't need to meet face to face for that. No. We needed a face to face for this. A, aplikacja na smartfona. You wanted that rozumiem. Sex, Max. You got me in. You should be nicer to me. I'm about to open your world. Yeah. Well, you're not the first woman to promise me that. They do all their nasty work through this. And they don't know I have access. No, you see. Nie ukradła, tylko pożyczyła. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Well, I don't think you trust me. Give me a reason to trust you. Alright. The guy sent the text, how do we find him? We work together. You with everything I just sent. Me tracking his signal. You're not quite what I expected. Niby nie codziennie last one bad boy. Chyba, żeby oszukać, to jedynie tak. Kolejny skill odblokowany. Fajnie, fajnie. Co jeszcze? Ciekawego. Ale lepiej mieć nową baterię, to baterie są... Po prostu baterie są potrzebne. Im więcej, tym lepiej dla mnie. Am I talking to Bad Boy or Clara? Let's make it easy. Voila. So we need to track your caller. But he's sneaky. He's bounced his address through a CTOS office tower. Client services, employees, and executives, things like that. An office tower? We need to find a way into the system. You get me in, I get you his location. I can get into the building where they're most vulnerable. Check out where they take deliveries. Looks like underground, in the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was... rough before. I know what you were doing, trying to intimidate me. Very textbook. Stepping into my personal space, the stare, physical contact. You're trying to look for cracks. So did you find any? Wouldn't you love to know? Pierwszy raz motorem jadę. Zobaczymy, czy się nie rozpieprzę na zakręcie. Moim darem inżynieria to ja się boję, że ten ginę za zakrętem. A ja przeżyłem cudem. Że dlatego, że było blisko. Tak to pewnie bym zginął. Dotarłem i teraz muszę tam wbić. To tam jest co najmniej paru strażników.
Najpierw byłoby jakoś ich wpierw unieszkodliwić, a potem ich tak po kolei rozwalić, ale nie wiem, czy to będzie można. Alan w aucie to nie pasuje za bardzo. Jak włączę alarm, to mi wszyscy uciekną w jedno miejsce, jeśli nie przedostanę. Nie wiem, czy na cicha coś się tak da. Wątpię, ale... Cóż, trzeba próbować. O, już go ktoś widział. Tylko i tak muszę tam na górę wejść, więc raczej się to nie dostanę. Jestem w dupie, bo ogólnie z każdej strony mnie otaczają. Najłatwiej byłoby po kolei z tego zdjąć. Bo wątpię, że tam przejdę bez problemu. Kurde, już mnie chyba wykrył. Come on, zróbcie coś z tym. Jeszcze zostało trzech. Szczególnie ten jest najważniejszy, bo ten się musi stąd ruszyć. A dobra, ruszył się. O. Dobra, krok do przodu jestem. Kurde, jaki fart, Sekundę później bym zginął prawdopodobnie. The layout shows a wide open indoor plaza. More guards, no doubt. Oh, those hacks I uploaded to your phone? It's a perfect distraction. You can disrupt the equipment of any guard in there. Equipment like what? Anything. Hack their phones, earpieces, explosives. Everything runs off computer chips these days. Okay, I'll try it. You scan me the offices? Find me someone with an unsecured laptop. Gone. Bradley Coughlin. Oh no. He's a security director. Of course he is. Once I hack in, you move fast. Track her collar and get out. It won't take long for security to spot the intrusion. Don't worry about me. I co teraz będzie? Przejść do biura i co? Tak se na legalu do laptopa podejść i dane ukraść? Jak tam są strażnicy, a pewnie są, to pytam, że mi nie wejdę. I na pewno nie wejdę, żywy. Jeden strażnik jest i paru z tyłu. I pewnie jeszcze paru na górze. Ale muszę go zwabić, bo nie przejdę inaczej jak coś. Tylko ciało może zwabić innych, to mnie martwi. No właśnie, jeden tu idzie. O, ma kod dostępu, okej. I chyba wyczuł, że go okradłem. Aha, nagranie ten audio tego gościa prawdopodobnie tu zginął. Się boję tam do... Dobra, kurde, to ja. Może po cichu do każdego zabić? Aż, dobra, nie zabić, zlikwidować ogółem. Trzy, dwa, jeden. Zabił delfina, o ty morderco. Zabiłeś delfina, ja siebie zabiłem.
kurde, już chyba z góry widzą. Fuck, i znowu. A, tam jeszcze jest z boku. To chyba będzie ewentualność taka formalna. Explode? Nie mogę ryzykować, jak wezmę explode, to je zauważą. Ja sobie nie mogę pozwolić na wykrycie w tej chwili. Co? Jak się tam rusztuje, zauważył. Martin jest ten gościu, ma kamerę przy sobie. Mam kamerę, to on nagrywa te różne rzeczy. Jak mi nagra, to będę zepsony. W całej grze. No. Dobra, hakujemy. Nie ma to jak zabawa z tymi przewodnikami. Jedyna logiczna część tej gry. Tylko się martwię, że przez tą grę zwiększy się przestępczość hakerska w internecie. Dla mnie te pseudo minigierki są no ogółem fajne, czasem są nudne, jak nie wiadomo o co chodzi, ale ogółem na logikę są. Trzeba się nagłówkować czasami, żeby to gadnąć. It's not just an ad. It blocks my entire view. Just one enormous fucking eyeball. You try working with that thing staring over your shoulder. Yeah, well, oh shit. Someone's hacked in. Oh fuck me. Lock down the building. Find him now. Zdążyłem schakować? Chyba zdążyłem. Aha, ucieknij. Teraz gorsza sprawa. Da się po cichu tam przejść. Kurde, tam idą jeszcze, fuck. Mi się wydawało, że na ulicy widziałem jakiegoś gościa. Na ulicy widziałem, kurde, fuck. Lepiej spieprzać, lepiej spieprzać. Nie zdążę, kurde, zwiać, bo szybko do auta. Musimy stąd wypieprzać. Jeśli w ciągu 5 sekund nie wyjadę z tego kręgu, to mnie złapią. Teraz muszę czekać, aż ten pasek u dołu zniknie, czyli w sensie będzie... Fuck, dawaj. Czyli jak ten pasek będzie na zero? Kurde, znowu! Kurde, oni chyba aimboty mają, kurde, w tej grze. Dobra, zjebałem, muszę się spieprzać. Oni chyba aimboty, kurde, mają. Gdzie nie pojadę, to mnie namierzy. Nie mogę się doczekać, aż znajdę jakąś blokadę i ich rozwalę. Kurde, zabiłem cywila. Chyba Bóg mi tego nie wybaczy. I koniec. Czy nie? Kurde, chyba za późno cisnąłem klawisz, kurde. A mogłem wtedy ich załatwić, jakbym kliknął.
Kurde, zagapiłem się. Dobra, może mostik zatrzyma. I chyba zatrzymało ich, dobra. Ale oni mogą naokoło jeszcze jechać. Jeszcze mogą naokoło jechać, dobra. Ja chyba ucieknę. Trzy, dwa, jeden. I ucieczka udana. Okej. Kolejna misja wykonana i całe szczęście. Chociaż się nie obyło bez śmierci cywila. How are we looking? You found my collar? Tired of this cat and mouse. I got your mouse. This call was made from an apartment in the loop. Finally. Just be careful, Aiden. The way he bounced his signal around, I think he wants you to find him. Well, I certainly don't want to disappoint him. Hey, wow. Out! Jeez! No! Dobra, sorry, ale musiałem to auto ukryć. No i dobra, teraz się pożegnam z wami, bo tu już byłem. Koniec odcinka, jestem już na miejscu, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Watch Dogs. Trzymajcie się, na razie.